Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was bardzo serdecznie 16 kwietnia, w niedzielę Miłosierdzia Bożego. Dzisiaj z tej okazji usłyszymy fragment z Ewangelii według świętego Jana. Będzie to rozdział 20, a wersety od 19 do 31. Posłuchajmy tej dzisiejszej Ewangelii. Wieczorem tego samego dnia, w pierwszego dnia tygodnia, kiedy Talmidim zgromadzili się razem za drzwiami zamkniętymi na klucz z obawy przed Judejczykami, przyszedł Jeszua, stanął pośród nich i powiedział: Szalom Aleichem. Pozdrowiwszy ich, pokazał im swoje ręce i swój bok. Talmidim nie posiadali się z radości na widok Pana. Szalom Aleichem, powtórzył Jeszua. Tak jak Ojciec mnie posłał, tak ja posyłam i was. Powiedziawszy to, tchnął na nich i powiedział im: przyjmijcie Ruach HaKodesh. Jeśli odpuścicie komuś grzechy, ich grzechy są odpuszczone, a jeśli je zatrzymacie, są zatrzymane. A Toma, imię to oznacza bliźniak, jeden z 12, nie był z nimi, kiedy przyszedł Jeszua. Kiedy pozostali Talmidim powiedzieli mu: widzieliśmy Pana, odparł, jeśli nie zobaczę śladów gwoździ w jego rękach, nie włożę palca w miejsce, gdzie były gwoździe i nie włożę ręki w jego bok, to nie uwierzę w to. Tydzień później Talmidim byli znowu w tym pomieszczeniu. I tym razem był z nimi Toma. Choć drzwi były zamknięte na klucz, Jeszua przyszedł, stanął pośród nich i powiedział: Szalom Aleichem. I rzekł do Tomy: włóż tu palec, spójrz na moje ręce i weź, włóż rękę do mojego boku. I niech nie brakuje ci ufności, ale miej ufność. Toma odrzekł mu: mój Pan i mój Bóg. Jeszua powiedział do niego: czy zaufałeś dlatego, że mnie zobaczyłeś? Jakże błogosławieni są ci, którzy nie widzą, a jednak ufają. W obecności Talmidim Jeszua dokonał wielu innych cudów, które nie zostały zapisane w tej księdze, ale te, które zapisano, są po to, abyście ufali, że Jeszua jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście przez tę ufność mieli życie dzięki temu, kim On jest. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Ukochani, ten ostatni werset mówi, że to zostało zapisane po to, abyście mieli ufność, że On jest Mesjaszem, i abyście przez tę ufność mieli życie dzięki temu, kim On jest. Zostało to zapisane, żebyśmy mieli ufność, żebyśmy wierzyli. Moi drodzy, dzisiaj chciałbym jeszcze wzbudzić w nas ufność jeszcze w coś, co zostało zapisane. Już nie w Piśmie Świętym, ale w dzienniczku świętej Faustyny, bo ta dzisiejsza niedziela odnosi się właśnie do tego, co tam zostało zapisane. Święta Faustyna w tym dzienniczku, gdyby ktoś chciał sobie odszukać, jest to 699 punkt, napisała, jakby zapisując słowa Jezusa: pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem miłosierdzia. Pragnę, aby święto miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia mego. Wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżają do źródła miłosierdzia mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia
win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski. Moi drodzy, zostało to zapisane, żeby nas zapewnić, że Bóg naprawdę kocha świat, kocha człowieka, kocha Ciebie i chce Ci dać wszystko, bylebyś tylko Ty chciał Mu oddać swój grzech. On po to właśnie został do krzyża przybity, żeby wraz z grzechami umrzeć, by je jakby strącić do piekła, już nigdy więcej nas nie uśmiercały, a szczególnie by nas nie uśmierciły właśnie w chwili naszej biologicznej śmierci. Dlatego, moi kochani, w dzisiejszym tym słowie, w Ewangelii, czy tutaj nawet w tym fragmencie z dzienniczka siostry Faustyny, Pan Jezus oprócz tego, że staje przed uczniami, tak jak już to słyszeliśmy w opisie tych poprzednich Ewangelii, od zeszłej niedzieli, niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego, Pan Jezus nie tylko dzisiaj staje przed nimi, mówiąc do nich pokój wam, albo witając się, dzień dobry, szalom aleichem, witajcie. Ale mówi dzisiaj też w tej Ewangelii coś takiego pięknego, co chciałbym tutaj jeszcze raz przytoczyć. Mówi właśnie, przyjmijcie ruach hakodesz. My wiemy już, przyjmijcie Ducha Świętego. Jeśli odpuścicie komuś grzechy, ich grzechy są odpuszczone. A jeśli je zatrzymacie, są zatrzymane. Moi drodzy, i potem, do tego wracam, i potem zostało zapisane w Ewangelii, że te słowa, to co żeście teraz usłyszeli, zostało zapisane po to, abyście ufali, że Jeszua jest Mesjaszem, Synem Bożym. I abyście przez tę ufność mieli życie dzięki temu, kim On jest. To zostało zapisane po to, abyście ufali, że On jest Mesjaszem, że On jest Bogiem. I ten Bóg kilka fragmentów wcześniej, kilka zdań wcześniej powiedział: daję wam Ducha Świętego, daję wam Ducha Świętego. Komu grzechy odpuścicie, temu będą odpuszczone. Moi drodzy, abyście ufali. My często nie widzimy tego, jak grzechy są odpuszczane, jak z nas jest wyrywany ten nowotwór, ten rak, jak to miejsce zostaje oczyszczone z tego brudu, z tej trucizny. My tego nie widzimy gołym okiem, ale to się dzieje. To się dzieje. Dlatego Chrystus tak mocno tęskni za grzesznikami, za tymi, którzy będą chcieli Mu oddać swoje zło. Moi kochani, wszyscy z nas popełniamy zło. Każdy z nas. Oczywiście na różnym etapie, na różnym poziomie. Byliśmy dziećmi, popełnialiśmy inne zło. Jesteśmy dorośli, popełniamy inne zło. Nie pracujemy w tym sektorze duchowości. Popełniamy jeszcze inne zło. Przebywamy z takimi ludźmi takie zło. Ale wszyscy popełniamy zło. Wszyscy popełniamy grzechy. I dlatego Chrystus nam dzisiaj podaje sposób wyjścia. To jest odwołanie się do mojego miłosierdzia. To jest: uwierz mi, Jezus mówi. Ja tak bardzo Cię kocham. Która dusza zbliży się do źródła mojego miłosierdzia, wylewam całe morze łask na tą duszę. Może ktoś z Was nie był w czasie Wielkanocy w sakramencie spowiedzi. Może nie było czasu, nie było miejsca, może coś innego Cię od tego odciągnęło. I dzisiaj jest ten czas, dzisiaj jest ten dzień, w którym nie tylko możesz uzyskać odpuszczenie grzechów, ale jeszcze więcej, możesz otrzymać wszystkie łaski. Wszystkie łaski, bo otwarte są, Chrystus mówi, w tym dniu, a więc w tą drugą niedzielę po Wielkanocy, tą dzisiejszą niedzielę, otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski. Mówi się nawet, że ten dzisiejszy dzień, ta dzisiejsza niedziela jest jak drugi chrzest. Jeśli ktoś oczywiście
uwierzy Jezusowi i przyjmie dzisiaj Komunię Świętą, jeśli nie jest oczywiście przywiązany do grzechu, albo jeśli ma grzech, pójdzie do spowiedzi i przyjmie Komunię Świętą, to dzisiaj są upusty wszelkich łask. Dzisiaj jest niebo otwarte. Jest to jakby drugi chrzest, w którym możemy się zanurzyć i zostają nam darowane wszystkie winy i kary. To jest tak, jakby ktoś czasami tak tłumaczy odpust, ten zupełny, który dzisiaj też Pan pragnie udzielić wszystkim ludziom, którzy zbliżą się w tę Niedzielę Miłosierdzia do Niego, którzy Mu zaufają. Zaufają tym apostołom, którzy szafują Jego sakramentami, tak jak to przyszedł i ogłosił apostołom: weźmijcie Ducha Świętego, jeśli komuś odpuścicie grzechy, są te grzechy odpuszczone. I Pan Jezus dzisiaj przychodzi właśnie do nas, by nam zabrać również winy i kary. Winy i kary. Moi drodzy, to tak jakby właśnie ktoś, powiedzmy sobie taki przykład prosty, komuś by przyszedł do głowy, albo jakiś złodziej przychodzi mu do głowy, zrobić napad na bank i ukraść 5 milionów złotych. Wchodzi z pistoletem, zamaskowany, kradnie pieniądze, no i ucieka, Ma te 5 milionów, steroryzował personel, bank, pracowników, ochronę wszystkich i uciekł. Ale po chwili dochodzi do jego głowy, że Boże, co ja zrobiłem? Przecież oni i tak prędzej czy później mnie złapią. Widzieli mój samochód, może rozpoznają mnie. Właśnie, wszędzie kamery, co ja zrobiłem? I wtedy wraca na pierwszy lepszy posterunek policji i mówi: pewnie macie zgłoszenie o napadzie na bank. To ja byłem. To ja jestem tym złodziejem. To ja ukradłem. I wtedy, oczywiście to jest przykład, to jest tylko pewne porównanie. Wtedy ci policjanci, czy sąd później, mogą mu powiedzieć: dobrze, skoro się przyznałeś, to unikniesz kary. To nie wrzucimy cię do więzienia. Nie pójdziesz za kraty, za napad z bronią w ręku. Ale te 5 milionów złotych musisz zwrócić co do grosza. A mogło być tak, że on właśnie gdzieś je już roztrwonił, wyrzucił, zakopał, przelał na konto, przelał komuś, kupił coś. I oni mu mówią: nie pójdziesz do więzienia za to, że się przyznałeś, bo myśmy cię już mieli na celowniku, byłeś już namierzony, ale te pieniądze do ciebie nie należą. One wszystkie tu muszą wrócić co do złotówki. Moi kochani, kiedy my grzeszymy, jesteśmy takimi złodziejami, trochę złodziejami tego Bożego planu, tej Bożej miłości, że zamiast dobra, zamiast miłości na ten świat wprowadzamy zło przez grzech. Ale mamy takie momenty opamiętania właśnie w Duchu Świętym, że idziemy i się przyznajemy do tych grzechów. Mówimy: tak, to ja zgrzeszyłem, to ja napadłem na ten Boży bank miłości. To ja Cię, Boże, okradłem. To ja okradłem moją rodzinę, to ja okradłem mojego bliźniego, bo zamiast być dla niego dobry, to byłem dla niego zły. Dlatego przepraszam, to ja zrobiłem. I Pan Bóg mówi: dobrze, że się przyznałeś, bo prędzej czy później, to już sąd ostateczny, sąd Boży, wszystko by to zostało ujawnione, jak z monitoringu. Ale że się przyznałeś, to nie zostaniesz wtrącony do więzienia, do piekła. Natomiast musisz zwrócić to dobro, które skradłeś, to znaczy zadośćuczynić. Musisz naprawić to zło. I moi kochani, to jest właśnie pokuta, to jest zadośćuczynienie. Jeśli tego nie uczynimy tu na ziemi, nie wypłacimy jakby co do grosza za to dobro, którego nie uczyniliśmy, to takim miejscem, w którym oczywiście wcześniej się przyznając do tego jeszcze raz, czyli jakby w spowiedź święta, ale potem to zadośćuczynienie, jeśli tego nie uczynimy tu na ziemi, to wszystko przyjdzie nam wypłacić w czyśćcu. I to jest czyściec. I to
I to jest taki moment tego, jak nazywamy, oczyszczającego ognia, czyli tego bólu, który ze względu na to, że już widzę, jak skrzywdziłem tę osobę i jak im nie wynagrodziłem, to teraz za to cierpię. Ale właśnie ta dzisiejsza niedziela i takie momenty, jak czasami podczas rekolekcji możemy uzyskać odpust zupełny, czy w innych miejscach jakiś odpust cząstkowy, to są takie momenty, w których Bóg chce nam darować to, czego żeśmy do tej pory nie zadośćuczynili. Chce nam darować te winy i kary, które mielibyśmy ponieść, czy w czyśćcu, czy tutaj na ziemi, zadośćczyniąc za te grzechy, a nie naprawione przez nas. Więc dzisiejsza niedziela jest właśnie takim, w którym Pan Bóg mówi, że odpuszczę wszystkie winy i kary. Jeśli tylko przyjdzie ktoś do spowiedzi, przyjmie komunię świętą i będzie prosił mnie, o co chce, będziemy prosili, to wszystko zostanie mu darowane. To dzisiaj jest naprawdę wielki dzień. Naprawdę niesamowity dzień. Bóg przychodzi do nas i mówi, pragnę jeszcze raz, aby ta niedziela, pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem miłosierdzia. Była świętem miłosierdzia, była ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia mego. Wylewam całe morze łask na dusze, które zbliżają się do miłosierdzia mojego. Proszę was, zbliżcie się dzisiaj do Jezusa. Tak jak potraficie, ale zbliżcie się po te morze łask. Może też szczególnie błagajmy o pokój. O pokój w Ukrainie, o pokój na świecie, o pokój pomiędzy rodzinami, pokój w naszej ojczyźnie, o nawrócenie dla świata. Prośmy, bo Bóg dzisiaj naprawdę wylewa morze łask. Pan z wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Życzę wam błogosławionego dnia i do zobaczenia jutro, jeśli Bóg da. Niech tam niedziela będzie niedzielą, świętem Bożego miłosierdzia wśród was i w waszych sercach. Z Panem Bogiem.